Znaczy tak, jeżeli spojrzeć od początku, zaczęliśmy dobrze mecz, weszliśmy, jedna sytuacja, druga sy 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 sytuacja, y nie wykorzystaliśmy. Y przeciwnik strzelił super bramkę z rzutu wolnego, y jak do, do, do tej pory to praktycznie 80% to są stałe fragmenty u nas, stracone bramki, rz rzuty karne, tak, rzuty wolne. Y i rzeczywiście po tej bramce troszeczkę nerwowości się wkradło w, w naszą grę. Przerwa, dobrze wykorzystaliśmy przerwę, tak? skorygowaliśmy kilka rzeczy, bo rzeczywiście boisko, boisko też nie pomagało. Na pewno przeciwnik dobrze nastawiony. Kilku ciekawych zawodników, szczególnie na skrzydłach młodych, chciałem pochwalić, bo, bo naprawdę. Robili różnice momentami, ale dobrze wykorzystaliśmy przerwę, skorygowaliśmy, skorygowaliśmy swoje poczynania, chcieliśmy jak najszybciej przenieść piłkę na połowę przeciwnika, konkretnie do, do naszych napastników no i takie mecze trzeba trzeba grać prosto tak może to na, to na pewno nie prymitywnie ale prosto czyli dużo piłek dużo piłek do napastników dużo dośrodkowań. Do to jest sposób na, na przeciwnika który się dobrze broni i większą ilością zawodników tak mieliśmy swoje swoje też plany druga bramka dla nas padła po dokładnie takim, takim fragmencie, który tronowaliśmy w zeszłym tygodniu. I to bardzo cieszy. Bardzo cieszy też postawa u nas młodych, młodych chłopaków, bo, bo i nie dostają dużo szans, ale jak, jak wchodzą, to to wykorzystują te minuty bardzo skutecznie. Także bardzo się cieszymy przede wszystkim z trzech punktów. Po to tu przyjechaliśmy, po to, każdy mecz gramy jesteśmy w stanie wygrać z każdym, tylko to musi być poparte ogromną, ogromną wolą walki i zaangażowaniem. W takim kierunku poszedł, poszedł sport. Tak? To jest sport zespołowy, więc wszyscy musimy dokładać do tego cegiełkę, tak, swoją postawą. Mecz z bardzo dobrą drużyną, pod względem zarówno personalnym, i jako, jako grupa. Wiele fajnych fragmentów z naszej strony, ale też wiele fragmentów takich, z których możemy brać i przykład, i, i, i to udoskonalać. Przyjmując jakiś sposób grania, my akurat staramy się rozgrywać i grać piłką. Każdy się szykuje na to, żeby, żeby odebrać piłkę, czy w tym rejonie, czy w tym sektorze i tak dalej, ale nie widzę też sensu w tym, żeby, żeby zmieniać to i, i teraz kopać do przodu, bo, bo jest nierówne boisko, ono jest, równe zarówno, jest takie same dla, dla jednej jak dla drugiej drużyny, a, a z tego powodu nie będziemy zmieniać swojego sposobu grania.